w kuluarach gali, praskiej gali boksu spotykałem byłego wielokrotnego mistrza Polski, reprezentanta Polski, olimpijczyka Pawła Kakietka. Panie Pawle, były zawody amatorskie. Jak pan wspomina swoje występy ligowe, amatorskie? Ile tuż lat minęło od czasu, kiedy pan nie boksuje? Powiem tak, ja już o swoich czasach zapomniałem, więc nie wspominam swoich czasów. Naprawdę, tylko ewentualnie trenuję sam dla siebie. A te walki, coś o walkach może? Walki, powiem, były naprawdę fajne. Nie wiem, czy mi tak boksowaliśmy, nie pamiętam. A ja pamiętam świetne rywalizacje z Robertem Gortatem. Pamiętam również rywalizację z Tomaszem Adamkiem w wadze średniej. Panowie boksowaliście w lidze bodajże raz. Był też pojedynek. Chyba to była półciężka. Półciężki, może już było rzeczywiście w półciężkiej, więc rzeczywiście to były ciężkie boje. Część z tych pięściarzy jeszcze występuje na ringu, a pan od pewnego czasu wykonuje inny zawód, prawda? Czy ten zawód sprawił, że zrezygnował pan z boksowania, czy jak to wyglądało? Nie, to było tak, że muszę powiedzieć, że trener kadry przestał mnie na kadrę zabierać, stwierdził, że jestem za stary i to dlatego się skończyło, bo tak myślę, że jeszcze z rok, może dwa lata poboksował. W pamięci kibiców na pewno gdzieś tam tkwi pana pojedynek z późniejszym zawodowym mistrzem świata, Jeffem Lacey, młodym Amerykaninem na igrzyskach. Jak pan wspomina ten pojedynek? On zakończył się przed czasem, natomiast jak wyglądały rzeczywiście ten układ sił w ringu? Nie, no trochę powiem tak, nie uwierzyłem w siebie, bo naprawdę była walka do wygrania. Teraz tego żałuję. Nie uwierzyłem w siebie, bo gość był do pokonania, prawda? Przegrał z Gajdarbekowem, z którym wcześniej wygrałem. Na początku tak też trochę się podobałem tym, że w ogóle punktów mi nie liczyli. Przerosła mnie impreza. Może tak, przerosła mnie impreza. Nie byłem nigdy na takiej dużej imprezie, pierwszy raz byłem na to i trochę mi przerosła impreza. Pierwszą walkę stwierdziłem, a nikt nie ogląda, może być. A druga już zacząłem się stresować. No właśnie, nie miał pan szczęścia do imprez mistrzowskich, tak? Na turniejach międzynarodowych wygrywał pan z naprawdę znakomitymi pięściarzami, a później na tych najważniejszych próbach czegoś brakowało. Czy brak szczęścia, czy nieprzychylność sędziów, jak to wyglądało? Nie, tak naprawdę to na dużych imprezach było tylko na jednej, na igrzyskach. Tylko. Na innych nigdy nie było. Jakoś to mniej, jakoś tak. A kto był najtrudniejszym rywalem, z którym pan boksował? Gajdarbekow, do dzisiaj go pamiętam tak, jak bardzo mocno bił. Nikt tak, nie pamiętam, że ktoś tak mocno bił, jak ciężka waga. Dzisiaj oglądając zawody bokserskie, ma pan jakichś ulubionych pięściarzy, komuś pan szczególnie kibicuje, czyjś boks panu szczególnie odpowiada, z przyjemnością pan na kogo patrzy? Nie, no wiadomo, kibicuję swoim kolegom, tak? Czyli Mariuszowi Wachowi. Teraz Michałowi Starabale, którego oglądałem. Nie, ja jakoś oglądam, nie mam jakichś swoich ulubionych zawodników. Oglądam dobre walki, bo lubię dobre walki, ale tylko dobre walki oglądam, a innych nie. Chyba już mi się przejadł trochę boks i tak nie chcę się oglądać nawet. Rozumiem. Serdecznie dziękujemy za miły wywiad i zaskakujący, bo nie spodziewaliśmy się pana tutaj. Mam nadzieję, że będziemy pana częściej widywać na imprezach bokserskich i życzymy wszystkiego najlepszego z okazji świąt i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Dziękuję nawzajem.